Serdecznie Państwa, dzisiaj kupiłem coś, co nie pozwoli już zarobić mojemu fryzjerowi. Mianowicie jest to maszynka do strzyżenia włosów. Z wymiennymi końcówkami, kupiona w Kauflandzie jak zwykle za 19,99. Ładnie tutaj zapieczętowana, też mamy 3 lata gwarancji. No nie wiem, ciekawe jak będzie z jakością i trwałością tego sprzętu. Takie pudełko. I teraz tak, mamy tutaj maszynkę. Tutaj maszynkę. Ale to jest osłona. To jest właśnie to ostrze. I są do niej dołączone różne nasadki. Ładnie zapakowane. Kartonowe pudełeczko. To jest instrukcja. Faceci jak zwykle nie czytają. Co my tu mamy? No tak, zestaw fryzjera mamy, tutaj oczywiście nożyczki. To też wszystko trzeba przecinać. Nożyczki, które należy rozczesać włosy. Grzebień oczywiście, które należy rozczesać, nie nożyczki. Nożyczki do przecinienia. Ale nie wiem, czy będzie potrzebny. To są 4 końcówki do różnej długości włosów. I tak jest 12 mm, 9 mm, 6 mm i 3 mm. Dobra. Jest taki dosyć delikatny ten plastik. Długość kabla jest czasem całkiem przyzwoita, w przeciwieństwie do kabla od golarki, jakiś metr albo więcej. Teraz musimy założyć sobie jakąś końcówkę. 9 mm. Chyba od tych największych trzeba zacząć. Jakie się tutaj zakłada. Muszę chyba sięgnąć do instrukcji, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem. O, tu mam jeszcze regulację tych noży. Może jeszcze troszeczkę popatrzę sobie, powiem trochę więcej na ten temat. Muszę być dokładnie. Tu jeszcze jest taka szczoteczka do czyszczenia, olejek do smarowania maszynki. Także tutaj mówię, jak to wygląda, zestaw. Nożyczki już niepotrzebne. Także dobra. Tak wygląda zestaw. Końcówki. Osłonka, końcówki. Dobra. Na razie mała przerwa. Przeczytam sobie instrukcję. Zaczynamy zakładać te nasadki. To jest delikatny. Wydaje mi się ten plastik. Jakąś się to długość przestrzec. To może nie jest. 3 mm. 9 mm. Tutaj 6, dobra, na 6 weźmiemy. Zahaczamy to w ten sposób tutaj. Przetrzaskujemy. Dobra. Tu jeszcze jest druga regulacja. O, to jest dobre. Podłączymy tą maszynkę. I to podłączamy sobie maszynkę. I co zrobić? No i teraz, żeby to nie narodzi bałaganu w pokoju, bo to jest dywan,
Spróbujemy. Lustro będzie potrzebne. Kurde. Takie. No zobaczymy. Zrobię sobie bałagan, kurde. Muszę to zrobić gdzieś w łazience, żeby się poszło oczyścić. To jest teraz samo. Moje pierwsze używanie maszynki, tylko żeby zobaczcie, że to wychodzi jak wychodzi. Średnio tak. Na wszelki wypadek wycinam na dłuższą grubość. Maszynka kosztowała 19,99. Wizyta u fryzjera jednak kosztuje 13 zł. Tu 14. Po dwóch wizytach się zwraca. Oby tylko prawidłowo się przyciął, bo jako fryzjer mówił, że ludzie, którzy takie maszynki sobie kupili, często wracają do fryzjera, bo no, po prostu nie wyszło. Miejsce trochę nieodpowiednie do strzyżenia, ale w zasadzie nie kuchnię mam tam, żeby miarę ten, ale też pod szafki mogą wejść włosy, także wszędzie jest niedobre. Odkurzacza się użyje się pod prąd. Dobra, jak wyglądam. No, całkiem nieźle. Zapominam, jak czuję, ale powinienem wyglądać się w lustrze. Nienawidzę brzytwy u fryzjera, powiem szczerze. Zamiast brzytwy użyję kolarki. W tych miejscach, gdzie powinna być brzytwa używana.
tym, bo się podgląda. Jak ktoś kogoś strzyże, się samemu strzyże, to może coś spatolić się. Mniej więcej wiem, jak to działa. Jeszcze nigdy samemu się nie strzygłem. Już raz się bawię we fryzjera. Zakład fryzjerski Danpas. O, jeszcze to widzę, że włosy są. Dopóki ta maszynka jest odgłos strzyżenia, to znaczy, że włosy, nawet jak się nie widzi tego w lustrze, to znaczy, że jeszcze włosy są niedocięte na odpowiednią długość. Ja jest tylko, żeby zostawić głowę. To jest tak jak u fryzjera. Maszynka pracuje jak u fryzjera. 7 watów mocy ma. Mogę się strzyc, nie wiem, strzygłem się co 3 tygodnie, mogę się co miesiąc, co 3 miesiące się strzygłem, a mogę się teraz strzyc co miesiąc. No chyba, że maszynka poleci, ale to po roku się za co zakup. Zobaczyć, jak wyglądam oczywiście. No całkiem nieźle, chociaż tutaj mi się jeszcze nad uchem nie podoba. Coś mi tutaj... Nie mam podglądu z tyłu, tylko nie wiem, jak wyglądam. Jeszcze sprawdzimy nad lewym uchem. Są wcięty włosy. Może jeszcze wąsy? Masażem mi uszkodził. Tego służy trymer w zasadzie do szczerze wąsów. No nie wiem, co wyrównałem. Dobra, wąsy wyrównane. Jeszcze jak wyglądam. No, może być. W pewności jeszcze przylecę się pod głowę, żeby nie... Boże. Wszystko są ścięte. No tylko trochę to nabałaganiłem. Dobra. To nie powinno być umyte. Myję tak, myję raz na tydzień, chociaż nie powinno się częściej je myć. Dobra. Dobra. No kurwa. Teraz wykańczanie. No, idzie, co wykańczę? Wykańczanie golarką normalnie tego. Ta maszynka tam od milimetra chyba. Że golarką sobie wykańczamy zamiast łyżwą.
Trochę na czuja to robię, bo nie widzę. Fryzer przynajmniej widzi. Fryzer przynajmniej widzi, co się, jak pracuje, natomiast ja tutaj troszeczkę jeszcze na czuja to zrobić. Wygląda. Duży blask sobie zobaczę. No mniej więcej, chociaż tutaj mi się coś. Uwagi jeszcze. Drobne uwagi mam jeszcze, więc muszę to poprawić. Skubane. Jeszcze tutaj przy uchu coś widzę. Lusterko. Któreczko powie przecie. Dobra, tu jeszcze. Tu coś się. Uważam, że jeszcze. Teraz tutaj coś. Czyli bez nasadki to zrobić. Dobra. To jest tak, to odbyłem sobie. Czuję, robię, ale powinien lusterku używać. Takie miałem pierwsze strzyżenie. No to trzeba jeszcze użyć tej maszynki. Niestety nożyczki muszą mieć w ruch. Widzę, że tutaj coś jest nie. To jest tutaj dostępne miejsce i przy uchu. Tu jest nożyczkami. To jest właśnie minus. Troszeczkę tam. No w zasadzie się wystrzygłem już. No można powiedzieć, że wyglądam nieźle. Dobra, to będzie odkurzacz używany. Dobra. Jako tako się ogoliłem, ostrzygłem. No zobaczyć sobie efekt. Dziękuję za uwagę.